Pychy mają w końcu komisarza. Po upływie prawie miesiąca od wyborów parlamentarnych, w których dotychczasowy prezydent Andrzej Dziuba uzyskał mandat senatora, premier wyznaczył na to stanowisko Bogdana Białowąsa. Co ta nominacja oznacza dla miasta i jego mieszkańców, sprawdzał Paweł Jędrusik. Wszedł do urzędu i od razu zabrał się do pracy, choć na razie o jego funkcji wie niewielu i niewielu też wie, kto obecnie rządzi Tychami. Nie wiem, bo zadałem też pytanie, czekam na komisję, to jak to się nazywa? Podpowiedzieć. Komisarza. Komisarza. Nie wiem. Obecnie? Nie wiem. Dziuba rządził, ale awansował, nie, to nie wiem kto. Nie powiem się. Na razie nazwiska Bogdana Białowąsa nie ma nawet na stronie internetowej urzędu, choć przygotowano już na jego temat informację prasową. Chwilowy następca prezydenta Tychów pracuje jednak od wczoraj i zdążył już zaakceptować propozycję budżetu miasta, przygotowaną jeszcze przez prezydenta Andrzeja Dziubę. Bez jego zgody nie można było tego zrobić. Najważniejsze to, żeby po prostu zachować ciągłość pracy. Na pewno nie będę tu robił jakiejkolwiek rewolucji. Znam to miasto. A Białowąsa znają też dotychczasowe władze miasta. Był on m.in. prezesem Miejskiej Spółki Śródmieście. Dotychczasowy zastępca prezydenta Tychów Maciej Gramatyka, jak mówi, wierzy w roztropność komisarza. Że ten czas, kiedy pełni funkcję prezydenta, wykorzysta do tego, by po prostu przeprowadzić miasto przez ten moment, no, docelowo być może do wyborów na wiosnę. A to właśnie Maciej Gramatyka ma być jednym z kandydatów w wyborach prezydenckich. Poparł go już Andrzej Dziuba, choć jednocześnie z ust dotychczasowego prezydenta nie padają słowa krytyki w kierunku tymczasowego kierownika Urzędu Miasta. Zadziałał bardzo szybko i ja mogę mieć tylko nadzieję, a jestem przekonany głęboko, że tak będzie, że nie będzie żadnej blokady, obstrukcji przy jakichkolwiek działaniach. Podobnie myślą też radni. Wszyscy podejdą zdroworozsądkowo do tego, no ciężko robić rewolucję, jeżeli mamy kilka miesięcy i tak naprawdę wskakuje się w działające miasto. Wskakiwać przynajmniej na razie nikt nie zamierza do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wciąż jest wakat po wybranym na posła Jarosławie Wieczorku. Jego obowiązki przejął pierwszy wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i on do czasu powołania przez prezesa Rady Ministrów, kimkolwiek ta osoba będzie, pełnił tutaj funkcję w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Bogdan Białowąs zapowiada, że raczej nie będzie kandydował w wyborach prezydenckich, chociaż jak mawiają politycy, w tej branży nigdy nie można mówić nigdy.